Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk jest dzisiaj gościem w sieci. Dzień dobry Panie Prezydencie. Witam Pana, witam Państwa. No i na początku od razu współczuję Panu, no bo opozycja krzyczy, alarmuje, że korki, że zakorkowane miasto, paraliż, rozkopane drogi. Pan czuje to, że dłużej dojeżdża do pracy, czy nie? Jak to wygląda? Rolą opozycji jest krytyka wszystkiego i wszystkich wkoło. W związku z tym nie ma się co temu dziwić. Natomiast no faktycznie w sytuacji, kiedy odbywa się wiele różnych remontów na terenie miasta, mogą z tego tytułu występować utrudnienia i one występują. A dlaczego tak się zbiegły te wszystkie remonty? Bo często o to ludzie pytają. Z jednej strony no, szkoda, że te remonty są i utrudniają ruch, a z drugiej strony powinniśmy się cieszyć, że za chwilkę jak skończymy remontować, będziemy mogli rzeczywiście jeździć po dobrych, bezpiecznych, wygodnych ulicach. Dlaczego akurat tak? No to odpowiedź jest prosta. Kończy się finansowanie europejskie ze starej perspektywy. Do roku 2020 powinno wszystko zostać zrobione, ale jest zasada N+3, czyli to, co zostało zakontraktowane wcześniej, można jeszcze wbudowywać i robić do końca roku 2023. I tak właśnie będziemy chcieli zrobić, żeby skorzystać z tych ostatnich pieniędzy ze starej perspektywy właśnie do końca roku 2023, dlatego teraz na ten rok 2022 i następny 2023 dużo z tych zamykających się projektów jeszcze właśnie jest w trakcie realizacji. No to odbijamy piłeczkę teraz do opozycji. Zapytam Pana, jest węgiel w Częstochowie? Nie ma? Ten temat węgla jest według mnie tematem zastępczym. No, kto mógł wymyśleć rozwiązanie, żeby samorządy zajmowały się sprzedażą węgla? No, jeszcze może byśmy zaczęli otwierać kopalnie i wydobywać ten węgiel. Przecież nie od tego są... Jak pan nie kracze, panie prezydencie, naprawdę. No ja wiem, że to można nawet tak, uznać, że im ktoś podpowiada takie rozwiązania. W każdym bądź razie urzędnicy są od tego, żeby pilnować spraw związanych z dokumentami i tutaj byliśmy chyba jednym z pierwszych samorządów, który był gotowy do tego, żeby wydawać zaświadczenia dla tych, którzy chcieliby skorzystać z tej ustawy węglowej. Bardzo szybko też te wnioski, które były składane do Częstochowskiego Centrum Świadczeń, były później rozpatrywane i były możliwe do odebrania zaświadczenia. Potem się okazało, że czekaliśmy na spółki Skarbu Państwa, żeby się któraś zdecydowała, która będzie dystrybuować na terenie naszego miasta węgiel i która będzie dostarczać do tego ostatniego dystrybutora, który już dowiezie do poszczególnych posesji ten węgiel. No, na szczęście w którymś momencie po dopiero interwencjach udało się wyłonić i podpisać te umowy. No i ci, którzy dzisiaj są zainteresowani, liczę, że będą mogli już korzystać bez większych przeszkód. Szkoda tylko, że węgiel, o którym mowa, nie jest węglem pochodzącym kilkadziesiąt kilometrów stąd ze Śląska, tylko jest to węgiel pochodzący z jakiejś dalekiej Tanzanii albo nie wiadomo Kolumbii, jeszcze skąd. Czy jeszcze jakieś... No, to chyba świadczy, że coś nie do końca jest tak dobrze w zarządzaniu, ale to idziemy do budżetu, panie prezydencie. Tak z ciekawości zapytam pana, czy jakieś propozycje radnych PiS, którzy krytykowali ten budżet i jak tylko mogli, czy jakieś propozycje radnych weszły do budżetu, czy nie weszły? No weszło bardzo wiele propozycji, bo przecież autopoprawka, która była złożona, zwiększała środki na program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych do 10,5 miliona złotych, zwiększała promocję miasta poprzez sport do kwoty 6 milionów złotych, zwiększała budżet na miejskie przedsięwzięcia kulturalne, również zarezerwowaliśmy dodatkowe środki na energię elektryczną, bo kolejny, trzeci przetarg nie został rozstrzygnięty i dalej nie do końca wiemy na jakich zasadach i kto będzie nam dostarczał energię elektryczną. A co będzie, jeżeli będzie tego przetargu, a termin tutaj tej umowy zakończy się? Co się dzieje dalej? Ja nie chcę spiskowej teorii dziejów tutaj rozgłaszać, ale według mnie to jest zmowa cenowa, bo jeżeli jest kilku dostawców energii elektrycznej i żaden nie składa oferty, no to pytanie dlaczego? No podobno nie składa, dlatego że chcą, żeby pan w tym przetargu wyodrębnił szpitale, szkoły, a pozostałe instytucje po to, żeby tam można było wziąć więcej na przykład za ten prąd, a gdzieś indziej no trudno, żeby od szpitala ciągnąć pieniądze, skoro NFZ nawet nie podwyższa żadnych tam usług. Być może, a być może jest sytuacja taka, że skoro i tak jest dopłata rządowa, no to lepiej, żeby ta dopłata rządowa była od wyższej kwoty.
Czyli jeżeli nie złożą przedsiębiorstwa energetyczne wniosków i ofert do samorządów i będzie musiał być w takim trybie awaryjnym dostarczany prąd, to on będzie droższy niż normalny. Czyli te przedsiębiorstwa dostaną większą dopłatę ze strony budżetu państwa, czyli budżetu nas wszystkich, do tej kilowatogodziny, którą będą sprzedawali do samorządów. No, nie mam dowodów, bo gdybym miał, to po prostu to jest, kwalifikuje się na wniosek do prokuratury dla tych osób, które próbują tego typu praktyki realizować. Kto jest prezesem Taurona tutaj na ten teren? Pan redaktor doskonale wie, w związku z tym nie będę nazwisk wymieniał, bo później się okaże, że jestem nieprzychylnie nastawiony do takiego czy innego znanego nam wszystkim. Dobrze, czyli podsumujmy. Pana uznanie zyskały jakieś tam propozycje radnych PiS, tak? Bardzo wiele propozycji zgłaszanych przy pierwszym czytaniu zostało uwzględnionych w autopoprawce i potem przyjęte. I był pan zdziwiony przy głosowaniu, bo radni nie zagłosowali? No, oczywista sprawa. No, nieważne, czy ich wnioski będą realizowane, czy nierealizowane. Nie mają zgody ze strony swoich władz politycznych na to, żeby głosować za budżetem. No i nie zachowują się zagłosowali. Nie zachowują się merytorycznie, tylko zachowują się politycznie, tak jak ktoś im kazał. Szkoda, bo takie zachowanie polityczne nikomu do niczego nie jest potrzebne, no chyba że tym radnym, żeby się pochwalić przed swoimi parlamentarzystami czy szefami partii. Natomiast nie zbliża nas to do rozwiązania bardzo wielu różnych problemów, które w mieście są. Dobrze. Gdyby była współpraca, na pewno by nam poszło lepiej, szybciej i sprawniej. Przyszłoroczny budżet. Czy są jakieś, panie prezydencie, inwestycje, z których pan jest szczególnie dumny, że to będzie robione, będzie realizowane? Wiele lat czekało, być może takie inwestycje jak DK 91 czy DK 46, które w przyszłym roku będą kończone. W przyszłym roku mamy wiele takich dużych inwestycji, chociażby te DK 91, czy dalej zwana DK 1, czyli Wojska Polskiego, z kwotą ponad 300 milionów złotych do zrealizowania w roku przyszłym. A trzeba było zmieniać wykonawcę? Tak z ciekawości zapytam, bo wiele osób zadaje sobie pytanie, skąd państwo widzieliście, że oni nie zdążą, czy widać było jakieś opóźnienia? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, jeżeli za jeden rok mamy przerobu na poziomie 10 milionów złotych przy kontrakcie prawie 200 milionowym, za drugi rok podobnie, no to Miejski Zarząd Dróg podjął decyzję o tym, że nie jest w stanie ten wykonawca skończyć w wyznaczonym terminie. A sprawdzaliście wcześniej jego pracę jakieś gdzieś, gdzie była to rzetelna firma, która potrafiła szybko na czas gdzieś indziej robić inwestycje? Pamiętajmy, że to było konsorcjum trzech firm. I pewnie też nieporozumienia w ramach samego konsorcjum były też tego powodem. Natomiast no, tutaj dzisiaj jesteśmy w sporze z nimi i dzisiaj oczekujemy od nich, że te kary, które są przewidziane w umowie, no, będą musiały wpłynąć na konto gminy przez to, że ta realizacja nie była taka... Umowę, a nie oni. Miasto zerwało umowę. No właśnie. Miejski Zarząd Dróg wypowiedział umowę, ponieważ wykonawca nie dawał gwarancji realizacji tej umowy. I z tego tytułu pewnie będą w stosunku do niego wyciągnięte konsekwencje. To te najważniejsze inwestycje w przyszłym roku jakie będą? No mamy inwestycji drogowych wcale nie mało, bo przecież połączenie ulicy Korfantego z ulicą Bugajską, czyli połączenie specjalnej strefy ekonomicznej, tej strefy aktywności gospodarczej z DK 46 z wylotem w kierunku Kielc. Zakup autobusów elektrycznych, prawie 13 milionów złotych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tutaj głównie TZN za ponad 9 milionów złotych, budowa przedszkola na osadzie Młyńskiej za też prawie 9 milionów złotych. Modernizujemy ulicę Jesienną i budujemy całkiem nowy odcinek od ulicy Jesiennej i ulicy Ryca Śmigłego do ulicy Bur, takie połączenie tutaj przy Makro.
modernizujemy infrastrukturę sportową, czyli stadion Skry na ulicy Loretańskiej. To jest też kwota 6 milionów złotych. A co tam będzie wykonane? No, cała płyta boiska. Czyli już nie będzie sztuczna płyta? Tak? Będzie, tylko będzie musiała zostać dostosowana do potrzeb gry w pierwszej lidze, aby nasz zespół mógł występować na swoim boisku. Pamiętajmy, że tam jest w ogóle więcej prac, bo tam jeszcze też są prace związane z przebudową budynku, na który mieszkańcy sami zadecydowali, że pieniądze z budżetu obywatelskiego będą tam zainwestowane. Także tamten zakres jest w dwóch osobnych projektach całkiem niemały. Budujemy budynek wielorodzinny, mieszkalny na ulicy Bardowskiego. Przymierzamy się do modernizacji stadionu piłkarskiego na ulicy Limanowskiego. Przy czym to będzie zależało też od tego, jak ze środkami zewnętrznymi, bo fajnie, że kiedyś cieszyliśmy się, że zostaliśmy wpisani do programu wieloletniego i że będzie dofinansowanie do modernizacji stadionu. Tylko potem ktoś zlikwidował ten program i znowu musimy zaczynać od zera, czyli właściwie zabrał Częstochowie wcześniej obiecane dofinansowanie. Także czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu, w którym liczymy, że dostaniemy środki i będziemy mogli myśleć o kolejnych modernizacjach. Gra Rakowa w Ekstraklasie trochę nie na rękę z miastu, tak? No bo niespodziewane pieniądze trzeba było wydawać tutaj na modernizację, dostosowanie chociażby. To jest coś, co jest bardzo dobre i korzystne. Wszyscy słyszą o tym. Zdarza mi się, ale bardzo nieregularnie. Jak jest jakiś powód taki, gdzie trzeba by było, żeby się na ten mecz wybrać, tak jak kiedyś graliśmy z Gieksą Katowice i przyjechał prezydent, żeby wspomóc swój klub na naszym miejskim stadionie, no to też się pojawiłem i obydwa zespoły, czyli Katowic i Częstochowski Raków, mieli swojego 12 zawodnika, którzy starali się, żeby było jak najlepszy wynik. Wtedy wygraliśmy. Panie prezydencie, majsterkowanie rządu przy finansach samorządowych. Związek Miast Polskich chyba z tego, co pamiętam, obliczył, że samorządy polskie straciły na tym 43 miliardy chyba złotych, o ile dobrze pamiętam. A miasto ile straciło? No też chyba takie 370, tak. Wyliczenia Związku Miast Polskich dotyczące Częstochowy za ostatnie lata są też oszacowane. Za lata 2019-2023 w wyniku zmian podatkowych 371 milionów złotych Częstochowa straciła. To drugą dekadę można by było wybudować za tą kwotę? Dokładnie, nawet więcej. Mhm. 371 milionów złotych. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale przecież dostajecie rekompensaty. Ale łączna wartość rekompensat za ten czas to było 96 milionów złotych. Czyli i tak 275 milionów złotych jest nieskompensowane zupełnie i to są konkretna, realna strata dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, bo za 275 milionów złotych naprawdę moglibyśmy wcale niemało zrobić. Tak, z ciekawości zapytam, jak się panu podoba pomysł radnych lewicy, którzy nie za bardzo chcą płacić za lekcje religii, tak? Tutaj z finansów samorządu. To są sposoby na to, żeby w jakiś sposób zaoszczędzić pieniądze, żeby zwrócić uwagę, że są miejsca, gdzie te pieniądze nam po prostu uciekają na różne przedsięwzięcia. Szkoda, że subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów finansowania oświaty. Że 150 milionów złotych musimy dokładać z naszych środków, z naszych podatków, które zbieramy lokalnie, do tego, co powinno być finansowane z pieniędzy centralnych. Szkoda, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje 100% kosztów związanych z leczeniem. Musimy dziesiątki milionów złotych, około 20 kilku milionów złotych dokładać każdego roku do funkcjonowania szpitala, żeby się to spinało. Rząd zleca samorządowi zadania zlecone. Mówi, dobrze, zróbcie za nas takie i takie zadania. 6-7 milionów złotych każdego roku jest za mało i musimy dokładać. No w końcu się zbuntowaliśmy, poszliśmy z tym do sądu i liczę, że wyrok sądu doprowadzi do tego, że za ostatnie 10 czy tam właściwie nawet więcej lat te pieniądze uzyskamy. To jest kwota rzędu 60-70 milionów złotych. Wie pan, w czyich rękach jest sąd? No ja liczę, że sędziowie będą orzekać tak, jak stanowi prawo i jak wskazuje na to sprawiedliwość, a nie tak, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, partia polityczna. Sport, kultura, więcej
dostaną pieniędzy, czy mniej w przyszłym roku? Mniej więcej to jest na tym samym poziomie, jeżeli mówimy o zadania kulturalne. Natomiast jeżeli chodzi o zadania sportowe, to na przykład właśnie promocja miasta poprzez sport jest na dużo wyższym poziomie niż w latach poprzednich. No, zobaczymy. Było to wolą radnych, żeby były tam znaczące wzrosty. No, zobaczymy, jak pójdzie później w realizacji, kto będzie mógł w wyniku konkursu z tych pieniędzy skorzystać. Panie prezydencie, ktoś powie, że papier wszystko przyjmie. Pan jest spokojny o to, że uda się wykonać ten zaplanowany budżet? Czy mogą być niespodzianki w ciągu roku? Boję się, że ostatnie lata przyniosły wiele różnych niespodzianek. Raczej były to niespodzianki takie, które nas niemiło zaskakiwały, dlatego coraz trudniej wykonuje się mandat prezydenta w Częstochowie i pewnie w innych samorządach. Samorządowcy są coraz częściej zaskakiwani takimi różnymi sytuacjami, których się nie spodziewali. Albo dodatkowe wydatki, które nie były przewidziane wcześniej, albo jakieś uszczuplenia związane z dochodami. Naprawdę z roku na rok wcale nie jest prosto planować i potem realizować kolejne budżety w samorządach. Czy prezydent miasta Częstochowy, to już ostatnie pytanie, czeka na wybory samorządowe, czy wystartuje pan w wyborach do parlamentu, załóżmy jesienią? Miałem już okazję z woli mieszkańców być w polskim parlamencie i nawet całej kadencji tam nie byłem, ponieważ od samego początku wiedziałem, że to właśnie w samorządzie najwięcej można zrobić dla mieszkanek i mieszkańców. Czyli samorządy mają największe możliwości. Oczywiście najlepiej, kiedy samorząd współpracuje z parlamentem albo parlament z samorządem, kiedy ci, którzy są w parlamencie, wiedzą, po co jest samorząd. Samorząd to nie jest prezydent, kilku radnych i paru urzędników. Samorząd to jest wspólnota lokalna, to jesteśmy my wszyscy mieszkający na danym terenie. Jeżeli nas obiera się z możliwości, z pieniędzy, to przez to mniej potrzeb naszych mieszkanek i mieszkańców jest zaspokajana. A pamiętajmy, że za chwilkę, mam nadzieję, że za chwilę, że Warszawa przestanie kłócić się z Brukselą o praworządność i ruszą pieniądze z następnej nowej perspektywy europejskiej. Jeżeli te pieniądze ruszą, to samorządy będą potrzebowały dużo dodatkowych pieniędzy na to, żeby móc skorzystać z tych środków europejskich, żeby mieć na wkłady własne, na opracowanie dokumentacji, na projekty, na wszystko to, co związane jest z później jeszcze lepszym zaspokojeniem potrzeb mieszkańców. Gdzie pan może więcej zrobić? Na stanowisku prezydenta Częstochowy czy w parlamencie? Ja jestem samorządowcem. Przez 3 lata byłem parlamentarzystą, natomiast nigdy nie zapomniałem tego, jak pracuje się w samorządzie. Czyni się pan o Sejmie. W moim przekonaniu to, co można zrobić w samorządzie, jest dużo bardziej konkretne. Pewnie, że chciałbym, żeby parlamentarzyści, którzy obiecują na przykład województwo częstochowskie, wywiązywali się ze swoich obietnic. Jeżeli parlamentarzyści obiecują, że będą walczyć o to, żeby w regionie było lepiej, więcej, bardziej dostatnio, to żeby rzeczywiście później się to działo, a nie żeby to były tylko i wyłącznie obietnice składane przed kolejnymi kampaniami wyborczymi. Natomiast wtedy, kiedy ja zapraszam na przykład w bardzo ważnej sprawie parlamentarzystów na spotkanie wszystkich opcji, nie wyróżniam tutaj żadnej z opcji, bo chcę podyskutować o takich tematach, które mają duże znaczenie dla miasta, to okazuje się, że na ostatnim spotkaniu przyszło 2 parlamentarzystów, Zdzisław Wolski i Andrzej Szewiński. Może czy wszyscy byli zajęci? Zgody szefów partii. No, bardzo możliwe, że tak. Szkoda, bo naprawdę można byłoby zrobić więcej, jeżeli by takie porozumienie, taka współpraca była. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale jeszcze muszę dopytać. Wystartuje pan w wyborach jesiennych, czy nie? Przyszłego roku? Przy wybory jesienne przyszłego roku to wybory parlamentarne. W związku z tym będę trzymał kciuki za kandydatów, ale nie zamierzam startować. Pan Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.